Witam Państwa serdecznie na dzisiejszym naszym spotkaniu. Licznie zgromadzoną publiczność. Cieszę się, że jak zwykle w naszych spotkaniach tak gromadnie Państwo przybyliście. A to jest pierwsza taka impreza, która tu się odbywa. Panie Prezydencie, prosimy na chwilę pogadać się publiczności, bo chcą brawa bić. A mnie nie biją. Proszę Państwa, to Państwu przedstawię, jak to będzie dzisiaj wyglądało. Koncepcja jest cała moja, jak będzie mi te pretensje, się nie podoba, to do mnie pretensje, a jak nie, jak się podobało, to zaprosicie do Barborki na piwo. Ja to będę pilnował czasu, bo my mamy salę wynajętą, a trzeba za nią płacić. Musimy 17:50 opuścić salę, czyli mamy blisko 2 godziny, proszę Państwa. Także zdążymy tych pytań troszkę pozadawać. Także pierwsze pytanie jakby po tej części artystycznej zadam ja, a później już Państwa. Żarty się skończyły, zaraz będziemy obrotem prezydenta, ale on śpiewać nie będzie, bo ponoć w tym odcinku, to mój spokój. Proszę Państwa, seria pytań, ale pierwsze pytanie zadaję ja, a później wy, a jak nie będziecie za dwa, to ja następne pytania też mam. Proszę Państwa, ostatnio w naszym mieście, wiecie jak to przed wyborami, to nie tylko w Siemanowicach. Proszę Państwa, pokazują gazetki, ulotki, nie wiem jak to nazwać, efemerydy, jeden, numer drugi i w niektórych, nie wszystkich mówię, jest wiele przekładań. Jak ostatnio czytałem, to mi się resztę włosów zwierzyły na głowie. Miasto jest w zapaści finansowej, nie ma zdolności kredytowej, miasto upada, przyjdzie zarząd komisaryczny, więc jak to jest? Jako, że ja pisałem w ubiegłym roku na ten temat 2 artykuły, to powiem, jak to wygląda w przepisach, a później pytamy się prezydenta, żeby nam dokładnie powiedział, jak to w Siemanowicach. Proszę Państwa, przepis mówił tak, tam jeszcze później doszedł wzór rostockiego, ale tym się na razie nie zajmujemy, to jest sprawa księgowa. Proszę Państwa, miasta, które przekroczyły 60% swojego budżetu, to przychodzi zarząd komisaryczny, a to strachy na lachy, to jest tak na papierku. Powiem Państwu, mam to zapisane, żebym się nie polił, proszę Państwa, miasta, które ten próg już przekroczyły, które się świetnie rozwijają. Ja byłem 3 lata temu w Toruniu. Proszę Państwa, miasto ma 80% już zadłużenia w stosunku do budżetu. No straszny dług. Takie jeszcze, proszę Państwa, też bardzo dobrze rozwijają się. Bydgoszcz 68, Poznań 67, proszę Państwa, Łódź 61, Wrocław 63, Kraków, proszę Państwa, 56. Czyli to już jest makabra, to już dawno miasta powinny paść, ich nie powinno być według naszych dupiewców siemanowickich. Oni przekroczyli teraz tam regionalne izby obrachunkowe, czuwają, już grosza kredytu nie mogą wziąć, teraz raczej czas płacenia. Proszę Państwa, jeden z najmniej zadłużonych jest województwo śląskie. Śląskie są oszczędni, wy pobojżuje. Proszę Państwa, ale ona nie jest rodowicza ślązaczka bez to. Proszę Państwa, na Śląsku jedyne miasto bardzo mocno zadłużone to są Żory. Ponad 60% w stosunku do budżetu. A większość przeciętne te miasta, jak Ruda Śląska 40, Czala 39, a czy to Śląska, jak już to jest tyle fajne, nie? Proszę Państwa, Częstochowa 35. I teraz bym prosił prezydenta, jak w tym znajduje się Siemanowice i przede wszystkim, żeby wytłumaczył temat obligacji. 70% miast w Polsce wypuściło obligacje. Proszę Państwa, u nas to był sesje się 3 razy odbywały. Opozycja kłody kładła. Panie prezydencie, proszę, temat jak miasto, ile zadłużenia, jak w procentach i temat obligacji. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za takie przybycie i za tyle osób na tej sali. Jak już wcześniej Pan Andrzej Karusta powiedział, mamy 2 takie wskaźniki. Wskaźnik 60% i wskaźnik 15%. Ten składnik 60% jest to wartość długu w stosunku do naszych dochodów. I tu, drodzy Państwa, na 60% my nie mamy nawet 27%. Czyli jest ogromna możliwość i ogromna zdolność kredytowa. W tym drugim, 15%, mamy 1,9% na 15%, co oczywiście wcale nie znaczy, że miasto nie jest zadłużone, bo oczywiście jest, ale w bardzo bezpiecznych ramach i bardzo bezpiecznych granicach. Ja to Państwu wytłumaczę na zasadzie chociażby obligacji, bo jak Państwo słyszeli, tyle się mówiło o obligacjach, że to jest złe, że to jest niepotrzebne. Nie, drodzy Państwo, postaram się to może wytłumaczyć na zasadzie naszych budżetów domowych, że jeżeli planujemy nasze budżety domowe, to mamy dostępność do pożyczki i do kredytu. I to ma każdy z nas. Jeżeli chcemy sobie kupić nowy samochód, nowe mieszkanie, to właściwie nikogo z nas nie stać na to,
aby kupić to za własne pieniądze, czyli bierzemy kredyty, aby sobie polepszyć życie. Tak samo wygląda to w mieście. Jeśli chodzi o miasto, to miasto ma także trzecią możliwość tak zwanych obligacji. Proszę Państwa, i obligacja nie jest niczym innym, jak tylko przedłużeniem, powtarzam, tego kredytu w czasie. Czyli obligacja nie zwiększa zadłużenie, a pozwala miastu dostosować spłaty tychże kredytów, bo obligacja i kredyty to bardzo podobne, w czasie, tak jak uważa to za stosowne. Dlatego ja jako prezydent uznałem, ze względu na to, że mamy do pozyskania ogromne pieniądze, kwota 110 milionów, to przesuwamy troszeczkę spłatę tych obligacji w czasie, nie zwiększając odsetek. Jeśli chodzi o nasze miasto, to udało się to tak przeprowadzić, że w obligacjach jest niższy procent aniżeli w samym kredycie. Czyli jest to wielki sukces miasta i z pełną premedytacją mówię, że nie ma najmniejszych zagrożeń, jeśli chodzi o miasto. Drodzy Państwo, ja powiem więcej, bo Państwo na pewno wiecie, że jeszcze wprowadzono wzór rostowskiego. I gdybyśmy wiedzieli wcześniej, że wzór rostowskiego będzie wprowadzony, to byśmy jeszcze bardziej mogli miasto zadłużać i rozwijać i brać większe kredyty, bo wzór rostowskiego to jest nic innego jak to, że miasto co roku do każdego miasta będzie wskaźnik zadłużenia dostosowywany. Na dzień dzisiejszy, obliczony w roku 2014, ten wskaźnik jest około 3%, my mamy na poziomie 1,8, czyli też nie ma żadnych zagrożenia dla miasta. Przepraszam, że mówię o liczbach, ale liczby najlepiej na to wpływają. I Państwo pamiętacie, przez te 8 lat, szczególnie w ostatnich 2-3 latach, cały czas się mówi, jak miasto jest potężnie zadłużone. No jeżeli jest tak potężnie zadłużone, to jak się to dzieje, że mamy potężny wkład własny na Unię Europejską, a inne miasta tego nie mają. Także, drodzy Państwo, jesteśmy przygotowani do perspektywy co najmniej 8-letniej i nie ma się czego obawiać. Mówię to z pełną premedytacją. Jesteśmy przygotowani na dalszy, bardzo duży rozwój Siwanowic. Nic nam, jeśli chodzi o zadłużenie, nie grozi. Dziękuję. No to teraz pytania z sali. Ja chciałem zapytać pana prezydenta, zresztą bardzo życzę, żeby pan był w dalszym ciągu prezydentem i chciałem się dowiedzieć, jakie są plany takie perspektywiczne co do dzielnicy Michałkowice. Szczególnie tak mnie interesuje sposób zagospodarowania centrum Michałkowic. Muszę przyznać, że rondo jest bardzo funkcjonalne, jest bardzo fajne, ale przy tym rondzie trzeba by było tutaj ten cały plac przy kościele. Sugeruję zlikwidowanie tej drugiej równoległej ulicy, która nie bardzo jest potrzebna, to jest bardzo, bardzo... Ale to taka moja sugestia, ale w gruncie rzeczy chciałem się dowiedzieć, jakie pan prezydent miałby plany, jeśli by zostałby pan prezydentem. Czego z całego serca panu życzę? Moje nazwisko Józef Kochanek. Bardzo mi miło. Drodzy Państwo, a więc dalsza kontynuacja rozwoju Michałkowic. Państwo pamiętacie, jak Michałkowice 8 lat wyglądały temu, jak wyglądał ten teren, gdzie tu jesteśmy, jak wyglądała hala zborna z basenem, której nie było, która była praktycznie w centrum, nie było nic. Czyli, drodzy Państwo, tutaj wydaliśmy ogromne miliony i będziemy dalej rozwijać park tradycji w kierunku centrum. Jeśli chodzi o ten plac, który Pan mówi, dziękuję za te pytanie, drodzy Państwo. Państwo pamiętacie sprawę McDonalda. Gdyby wówczas sprawa nie była zablokowana, dzisiaj by był McDonald's, byłby monitoring, cała dzielnica była monitorowana, by były drogi robione, wszystko by było robione nie za nasze pieniądze. W związku z tym jest to problem do rozgryzienia. Ale niektórzy proponują, że można ten teren sprzedać. Proszę Państwa, nie, bo właśnie wtedy, jeżeli miasto będzie planowało sprzedać ten teren, to ja Państwu gwarantuję, że będzie to, czego w Michałkowicach nie chcecie, czyli będzie stacja benzynowa. A przecież nam nie o to chodzi i w tym momencie będziemy rozwijali tamten parking. Nie wiem, czy na zasadzie taki będę dążył, żeby część tego parkingu jednak była parkingiem płatnym. Drodzy Państwo, ze względu na to, bo jak ktoś przyjeżdża na targ do Michałkowic, to praktycznie przychodzi i stoi na naszym miejskim parkingu. To nie jest dobrze. Jeśli chodzi o cały teren przed kościołem, to on będzie w planach, których Państwo macie napisane, będzie rewitalizowany, będzie rewitalizowana fontanna, będą rewitalizowane chodniczki, ławeczki i tak dalej. Ponadto idziemy w bardzo poważnym kierunku, jeśli chodzi o Bytomską ulicę, a właściwie to, co za Bytomską, czyli park technologiczny.
Tam w tej chwili Państwo już wiecie, ci z Michałkowic wiedzą, że tam działa ten park. Wiele firm w tej chwili już zewnętrznych przyszło, niemiecka, polska i wiele innych. I będą to w przyszłości ogromne pieniądze w postaci podatków lokalnych dla Siemianowic i dla Michałkowic. Czyli w przyszłej kadencji także do Michałkowic po raz pierwszy chyba w historii wejdzie potężny, potężny biznes. A trzeba pamiętać, że Michałkowice, tu proszę Państwa, nie było nic. Kompletnie nic nie było jeszcze 8 lat temu. Nie było nawet żadnego centrum kultury, domu kultury. To praktycznie nie działało. Ten teren, na którym się znajdujemy, chciałbym przypomnieć, był jedną wielką dziurą. Zniszczony, pozostawiony poprzez kopalnię, nic tu nie było. Wszystko zostało zrewitalizowane. Oczywiście do tego, tak jak Państwo będziecie mieli w moich programach, dalsza rewitalizacja dróg, ale już nie tylko może tych głównych dróg, bo te już źle nie wyglądają, ale te boczne, bo te drogi wymagają jeszcze naszych remontów, naszej rewitalizacji. To będziemy robić. Tak samo rozważamy razem z Aquasprintem, z procesem, a czy by nie zrobić ulicy Kościelnej, proszę Państwa. Jeśli chodzi o kanalizację, nowe drogi, bo często my pytamy, dlaczego mieszkańcy mnie pytają, ta ulica nie jest zrobiona. Bo proszę Państwa, bo pierwsze trzeba zrobić to, co jest pod ziemią, a to też widzę Pana Prezesa, wie, że kosztuje kilka milionów. Trzeba to zrobić i później będziemy to robić także jako miasto. Czyli to też jest to bardzo poważnie rozważane. Ja mogę dużo mówić, bo w Miałkowicach się dużo wydarzy. Jak Państwo wiecie, budżet obywatelski, kilka propozycji. Propozycją moją jest tutaj rozbudowa dalsza Parku Tradycji, aby powstało tu mini pole golfowe, tu zaraz na tej terenie, ale nie pole golfowe dla bogatych, tylko to pole golfowe dla dzieci i dla mieszkańców. I ma to wyglądać w ten sposób, że pole golfowe będzie polem historycznym, czyli zamiast tej dziurki, gdzie piłeczkę trzeba wbić, to będzie kopalnia Siemianowice, Huta Jedność, Pałacy Kwicnera i tak dalej, czyli cała ścieżka, drodzy Państwo, edukacyjna. Dalej idziemy w kierunku Parku Górnik, który widzicie, że praktycznie zmienia się z dnia na dzień, ale razem Park Górnik, drodzy Państwo, Park Tradycji i Kompleks Sportowy Michał, to będzie jedna potężna, potężna całość dla mieszkańców Michałkowic. Ba, powiem więcej, że wielu mieszkańców z innych dzielnic zazdrości Michałkowicom, że tak potężne miliony tutaj były zaawansowane. Czyli też, ja mówię o podstawowych sprawach, bo w innych dzielnicach będzie trzeba też zainwestować w przyszłych latach bardzo duże pieniądze i jesteśmy na to przygotowani. Dziękuję, proszę Państwa. Następne pytanie, jako że ja tu czasu pilnuję, to w tej pierwszej części mamy jeszcze 3 minuty, więc bardzo proszę. Jeżeli można, witam wszystkich Pana Prezydenta, szczególnie moje nazwisko Józef Jagiełła, Pan Prezydent mnie troszeczkę zna. Jestem rodowity Biedkowiok. Tam się urodziłem, niestety w Michałkowicach też troszeczkę przemieszkałem. I Panie Prezydencie, co z naszym Brysiowym? W ogóle tam za niedługo pójdzie w trampkach przejść. Czy coś Pan planuje zrobienie jakiejś tam infrastruktury wokół tego stawu, żeby tam przyrządzić trochę nawet tej deszczówki wpadło, bo naprawdę ten staw już jest coraz to gorszy. No te otoczenie tego stawu też nie jest za ciekawe. Następnie, z tego co ja wiem, kiedyś w Michałkowicach mieszkałem na ulicy Łukasińskiego i na samym końcu była taka kranlaga, czyli oczyszczalnia ścieków. To było fakt, że to było 50 lat nazad, ale co z tym jest? Czy bo słyszałem, że my tu nie mówimy żadnej oczyszczalni, czy nie planujecie w ogóle jakieś czegoś? A co się z tym w ogóle stało? Ja już kupę czasu nie byłem w Michałkowicach. Dziękuję. To ja może o całym Biedkowie. Drodzy Państwo, 2 minuty, spróbuję. Po pierwsze, Lasek Bytkowski zaniedbany przynajmniej od 40 lat. Już w tym roku pierwsze 500 tysięcy, pierwsza aleja, oświetlenie i tak dalej. Drodzy Państwo, i co roku będziemy Lasek Bytkowski nie przywracać do swojej świetności, tylko ten Lasek Bytkowski pod każdym względem będzie 100 razy piękniejszy, cudowniejszy. Nie tylko dla starszych mieszkańców, ale dla dzieci. Powstanie sfera bajek i tak dalej, i tak dalej. Skracam, bo mnie tutaj Pan Andrzej pilnuje. Jeśli chodzi o staw brysiowy, to też w ostatnich 8 latach zainwestowano tam setki tysięcy, co już widać. Aczkolwiek zgodzę się z Panem, że w tym momencie jest to niewystarczające, czyli cały ten teren będzie także rewitalizowany, ale postanowiłem i przekonałem, mi się wydaje, o tym wędkarzy, że nie polega to na tym, żeby co roku dolewać wody za ciężkie pieniądze, tylko żeśmy postanowili i dostałem tutaj kredyt zaufania od wędkarzy, że my przygotujemy ramowy program całego stawu brysiowego. Ten program jest przez Pana Prezydenta Bochenka w tej chwili przygotowywany. Rozmawiałem z nim wczoraj na ten temat. Wszystko jest praktycznie zapięte na ostatni guzik i tu także wchodzi budżet obywatelski
i poniekąd jest wybór także mieszkańców Bytkowa, bo także przekazujemy w tym roku, w przyszłym roku 500 tysięcy na budżet, szybciej już nie mogę, panie Andrzeju, na budżet obywatelski, czyli mieszkańcy, państwo będziecie wybierać, czy 500 tysięcy przeznaczycie na Lasek Bytkowski, czy na staw Brysiowy, bo od czasu, gdy wprowadzamy budżet obywatelski, to naprawdę tak państwo będziecie decydować, co ma być, czego przykładem są wszystkie dzielnice. Ja mówiłem o polu golfowym, ale oprócz tego mieszkańcy Michałkowic i Siemianowiczanie dali kilka wspaniałych pomysłów, czyli mały kompleks sportowy przy Rzespole, Grzesiu, numer 4, tak? Dobrze powiedziałem, przy szkole numer 4, inna grupa młodzieży, co mnie szalenie cieszy, ludzi młodych, dwudziestokilkoletnich zaproponowała te wszystkie łyżworolki, zjeżdżalnie i tak dalej, aczkolwiek nie jest to moim marzeniem, bo ja wiem, jaki to kuk robi, no ale mieszkańcy wybierają, będziemy to w tym momencie robili i idziemy w kierunku takim, że państwo będziecie w najbliższych latach mieli coraz większy wpływ na nasz budżet obywatelski. Przypominam, w tym roku była do podziału kwota 500 tysięcy, mieszkańcy wybrali Lasek Bytkowski, w tym roku 2 miliony złotych, po 500 tysięcy na dzielnicę, z tym, że podzieliliśmy bańku z przewajką po 250 tysięcy i w tym roku, drodzy państwo, przystąpiło już przeszło 4 tysiące mieszkańców do budżetu obywatelskiego. Ja myślę, co roku będzie to wzrastało. To także jest ogromna szansa dla radnych, którzy mogą przed swoimi mieszkańcami się wykazać i wiem, że radni w tej chwili już walczą o te swoje małe ojczyzny, o te dzielnice i starają się to przekazywać. Proszę bardzo, pytania. Dzień dobry panie prezydencie, dzień dobry państwu. Alojzy Grzesiek, mam takie pytanie. Żeby zrealizować te inwestycje, te zadania, jest potrzebna współpraca w Radzie Miasta, więc tu mam pytanie, jak to wygląda dzisiaj, jak to właściwie wyglądało, bo się kadencja w tej chwili kończy. I jeszcze jedno pytanie. Wiemy, że była koalicja Platforma Obywatelska, Forum Samorządowe i chciałem się dowiedzieć, jaka była przyczyna rozpadu tej koalicji. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, jeśli chodzi o współpracę z Radą Miasta, to ta współpraca mi się bardzo dobrze układała. Zawsze, jak byłem prezydentem tej pierwszej, następnie drugiej kadencji, moje credo jest takie, że zawsze trzeba rozmawiać i trzeba szukać zawsze wspólnych tematów. I w obrębie, powiedzmy, tych 8 lat, jak jestem prezydentem, praktycznie pracowałem z każdym. Pracowałem i z lewicą, i z prawicą, ponieważ, jak państwo wiecie, jestem prezydentem samorządowym. Nigdy do żadnej partii politycznej nie należałem. I w tym momencie naprawdę mogę działać i wychodzę z założenia, że tak naprawdę dla mnie nie jest ważne jako prezydenta, czy ktoś myśli po lewicowemu, czy prawicowemu. Oczywiście ja swoje poglądy także mam, ale dla naszego miasta, dla naszych mieszkańców jest najkonkretniejsze wspólne działanie. Ja myślę, że wielka polityka, ona musi być, jak ona się odbywa na szczeblu parlamentarnym, a tutaj na naszym szczeblu lokalnym powinniśmy się bez względu na politykę dogadywać. Druga część pytania. Jest prawdą, że koalicja z Platformą trwała 7 lat. Ja nie chcę nikogo źle oceniać. Zawsze raczej szukam u siebie pewnych błędów i te 7 lat naprawdę, proszę państwa, uważam, dla miasta było dobre. Oczywiście ta koalicja wynikała z aktualnej sytuacji, bo ja zawsze rozmawiam z tymi, którzy chcą bezpośrednio ze mną rozmawiać. I prawda jest taka, bo wielu mnie o to pyta, że koalicja została zerwana przez Platformę Obywatelską, na co są konkretne dowody i publikacja nawet na stronach Platformy Obywatelskiej, że Platforma zrywa tą koalicję. No, wydaje mi się, że po tych latach sukcesów apetyty rosły i nasi byli koalicjanci chcieli coraz więcej. Nawet myślę, że nikogo z Platformy nie obrażę, jeśli powiem, że Platforma przygotowywała przejęcie władzy w naszym mieście, no ale akurat tak się okazało, że zerwanie tej koalicji jeszcze bardziej wzmocniło prezydenta i wzmocniło forum samorządowe, na które zawsze mogę liczyć. Oczywiście, co nie znaczy, że nie będziemy współpracować. Forum samorządowe, a CEGUZE będą współpracować z wszystkimi, którzy mają coś mądrego do powiedzenia. Ja, drodzy państwo, mówię to na przykładzie chociażby, jeżeli ruszył program socjalny w naszym mieście, budownictwa socjalnego, no to z pierwszą propozycją o wsparcie na Radzie zwróciłem się do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bo to przecież ich program lewicowy,
został ten program przez nich poparty. Oczywiście my się w wielu sytuacjach nie zgadzamy ze sobą, ale tam, gdzie jest możliwość wspólnego działania, to my działamy i wspólnie głosujemy. To tam to samo dotyczy drugiej strony, ze strony prawicy, z którymi się bardzo dobrze współpracuje, ale przede wszystkim podstawą i siłą samorządu są zawsze samorządowcy i ugrupowania samorządowe. Zwróćcie uwagę Państwo na telewizję. Już tam się mówi tylko o partiach politycznych, a wiadomo, że w miastach wygrywają komitety lokalne. Także trzeba z wszystkimi współpracować z partiami, ale liczę przede wszystkim na wsparcie, na silne wsparcie Forum Samorządowego. Oczywiście tutaj, drodzy Państwo, siła Forum polega na tym, że tak powiedziałem wcześniej, niektórzy się spodziewali, że po prostu da się wymanewrować Forum Samorządowe i wywrócić prezydenta. Okazało się, że prezydent się na tej przemianie potrójnie wzmocnił. Dziękuję. No myślę, że Państwa satysfakcjonują wypowiedzi prezydenta i oczekujemy dalszych pytań. Teraz już będę czasu dokładnie pilnował. Prezydentowi nie dam za dużo gadać. Witam Państwa bardzo serdecznie. Panie prezydencie, dwa krótkie pytania, które zrodziły się na podstawie ostatnich komentarzy, jakie miałem przyjemność usłyszeć na dyżurze radnego. Wiadomo, że jak się nic nie robi, to jest źle, jak się coś zrobi, to jest jeszcze gorzej. Oczywiście kij w mrowisko wbił niebieski kolor na wiadukcie. Dlaczego niebieski? Wszyscy się mogli dowiedzieć, ponieważ to zostało nagłośnione. Pytanie odnośnie ceny remontu wiaduktu. I drugie pytanie, panie prezydencie, też bardzo często mieszkańcy całego miasta uskarżają się na działalność Straży Miejskiej. Jakie będą, czy będą w ogóle jakieś pana kroki podjęte przez pana prezydenta w tym temacie? Dziękuję. Jeśli chodzi o wiadukt, to kwota nie przekroczyła 1,5 miliona, nie 3-4, tylko niespełna 1,5 miliona. I drodzy Państwo, ten wiadukt bezsprzecznie, tych pieniędzy oczywiście nie widać, bo nie była to taka modernizacja, czy też rewitalizacja wiaduktu, żeby było ładnie i pięknie, tylko robiliśmy to, był taki nakaz inspektora nadzoru budowlanego. Jak Państwo wiecie, no nasz wiadukt jest już troszeczkę leciwym, dlatego te całe praktycznie przeszło milion znajduje się pod wiaduktem, w filarach i tak dalej. I te pieniądze musieliśmy przeznaczyć, nie chcieliśmy tego przekładać, bo tu chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, którzy po tym wiadukcie jeżdżą, a także wszyscy mieszkańcy metropolii śląskiej, czyli bezwzględnie trzeba było to wykonać. I z drugiej strony o tym niebieskim kolorze żeśmy też pisali, ale Państwo, no tak jak tu powiedział Pan Radny, często to co ważne my tego nie zauważamy i drodzy Państwo, ten niebieski kolor był od początku przeze mnie przemyślany, oprócz tego, że oczywiście jest to prawda, bo jest to specjalna taka farba antypoślizgowa na zimę i tak dalej, że będzie można chodzić, ale drodzy Państwo, gdyby to nie było namalowane na niebiesko, nikt z Państwa by nawet nie zauważył, że wiadukt jest zrobiony i rzecz ciekawa, nikt się mnie nie pyta o konstrukcje techniczne, tylko wszyscy się mnie pytają o niebieski kolor, ale tym samym wszyscy wiedzą, że wiadukt został zrobiony. Dziękuję. Jeszcze 4 minuty na pytania, proszę Państwa. Jeśli było o Straż Miejską, ja uważam, że my mamy przebudowaną Straż Miejską, mówię to z pełną premedytacją. Na dzień dzisiejszy to jest chyba 46-47 osób. Uważam, że jest za dużo strażników miejskich. Oczywiście oni też wykonują bardzo dobrą pracę, bo tu trzeba, zawsze są dwie strony medalu. Jednakże jeżeli zostanę prezydentem, to jest duże prawdopodobieństwo, że spytam Państwa, czy Państwo chcecie jeszcze Straż Miejską, bo tematy są naprawdę bardzo podzielone. Część osób uważa, że bezwzględnie powinno być, a nieraz z rozmów z Wami to niektórzy mówią, Jacku, zrób opiekę w końcu coś z tymi strażnikami, żeby się wzięli do roboty. Jak Państwo wiecie, przed 3 miesiącami był konflikt straży. Dałem straży szansę, bo bym już to razem rozwiązał. Z tego co wiem, ta straż jest coraz lepsza. Oni wiedzą, że z prezydentem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców, naprawdę nie ma żartów. I w tym momencie, jeżeli to się nie poprawi, to ja mówię w sposób oficjalny, choć może jest to niewyborcze, że zgłoszę się, abyśmy zrobili tak w przypadku Landeko sądę w mieście i to Państwo tak naprawdę będziecie decydować o tym, czy straż ma istnieć. Straż Miejska, drodzy Państwo, to w budżecie miasta rośnie z 2,5 miliona złotych. I to nie tylko w Siemianowicach, ale w wszystkich miastach. Na pewno w niektórych sytuacjach jest bardzo potrzebna,
ale będę pytał Państwa o to zdanie, co ze Strażą Miejską, bo też Państwu powiem, że pewne rzeczy przez policję nie mogą być przejęte, bo tak stanowi prawo, a pewne rzeczy strażnicy miejscy nie mogą robić bez policji. Stąd te utrudnienia, ale uważam zdecydowanie, że 46 pracowników i w tym, proszę Państwa, przeszło 60% pracowników administracyjnych, to jest za dużo. Jeżeli strażnicy mnie posłuchają i to się zmieni, że będzie jedna księgowa, jedna sekretarka, a reszta pójdzie na ulicę, to wtedy jak najbardziej. Jeżeli tych 40 będzie na ulicach, to myślę, będziemy wszyscy dwoma rękami głosować, żeby było. Proszę Państwa, zostało 2 minuty, to ewentualnie jedno krótkie pytanie i krótka treściwa odpowiedź Pana Prezydenta. Słuchamy. Jak nie ma pytania, to ja zadam. Są? To proszę Państwa, ja mam pytanie. Mnie strasznie leży na sercu sport. Sam kiedyś byłem trenerem lekkoatletyki, lata i strasznie mi serce się krwawi, jak widzę, no powiem to, beznadziejny poziom naszego sportu. A co ciekawe, baza nie jest najgorsza. Boisko hokeja na trawie, obiekty sportowe, na osiedlach powstały. Co jest? Panie Prezydencie, proszę powiedzieć, kto to może naprawić i czyja to jest wina? Nie chciałbym w kategorii winy, bardzo mnie to boli, tylko chciałbym zauważyć, że Jacek Guzy od 20 lat już nie jest trenerem, bo proszę Państwa, miasto nie jest odpowiedzialne za wyniki sportowe. Miasto ma przygotować infrastrukturę sportową dla sportu i ta w mieście jest naprawdę w sposób wspaniały przygotowana. Chciałbym zwrócić kiedyś uwagę, mogę to z pełną premedytacją powiedzieć, bo jak prowadziłem, założyłem pewną drużynę hokejową, warunki nie było żadnych. I takie nazwiska jak Michał Rudziński, Konieczny, Gąsiorowski, to byli zawodnicy, którzy mogli grać praktycznie w całej Europie. I to jest pytanie do środowiska sportowego. Proszę Państwa, dawno nie było takich warunków do sportu, jak teraz w Siemianowicach. Ale na te pytanie muszą sobie odpowiedzieć kluby sportowe. I poza tym, drodzy Państwo, skończyło się sponsorowanie w 100% poprzez miasto. Przecież Państwo nie godzicie się na to, aby utrzymywać na przykład 7. Ligę Piłki Nożnej. Bo jak ja mam wybór, żeby dofinansować piłkarzy, których lubię, bo kocham także piłkę nożną, a mam wybór między rodzinkowym domem dziecka albo zalepieniem dziury w ulicy, to wybieram dziurę i wybieram zdecydowanie rodzinkowy dom dziecka. A te kluby oprócz tego, że są sponsorowane potężnie przez miasto, bo żaden klub w mieście nie płaci w ogóle za te boiska, dostaje sponsorowanie, no to muszą sobie poszukać także sponsorów prywatnych. My na sport dajemy ogromne pieniądze i będziemy dawać, proszę Państwa, ale na sport młodzieżowy do 18-19 roku życia, a później, jeżeli ktoś ma ambicje zostać mistrzem olimpijskim, no to przecież miasto go nie utrzyma, bo mamy oprócz tego naprawdę wiele spraw społecznych, które musimy jeszcze załatwić, czyli pierw dzieci, pierw ludzie starsi, pierw ulice, a potem sport. I mówię to, drodzy Państwo, jako człowiek, który uwielbia i kocha sport, ale to, że ja jestem sportowcem, to wcale nie znaczy, że ogromne pieniądze, tak, na boiska, na stadiony, ale na szkolenie nie. Od tego jest sponsor prywatny. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.